całej powierzchni pod zdarzeniem lodowiska została ułożona kolorowa nawierzchnia z polipropylenu. Pracę na zlecenie szkoły wykonała firma Interplastic. Koszt inwestycji wyniósł 97 tysięcy złotych. Ułożenie nawierzchni z polipropylenu zapewni uniwersalność i wielofunkcyjność obiektu. Nawierzchni bowiem nie trzeba będzie zdejmować przed zalewaniem jej wodą, ponieważ na niej będzie funkcjonowało również lodowisko. Zainteresowanie obiektem w okresie wiosenno-letnim potwierdził turniej koszykówki streetballa, w którym udział wzięło około 150 zawodników i zawodniczek, a już w połowie września zostanie tutaj rozegrana druga edycja Weicher Cross Games. W okresie wakacji obiekt jest do dyspozycji wszystkich mieszkańców.